Witam wszystkich. Przedstawię wam się jeszcze raz. Także proszę bardzo, tutaj jest numer do mnie. A i strona nawet internetowa. Taki jestem. Mamy już skipa przed miejscem. Jesteśmy tutaj co prawda drugi dzień. Ale pierwszy dzień to było tylko takie rozeznanie się w sytuacji. Także jesteśmy tutaj w tym domu tylko po to, żeby zdjąć kominy i przygotować pokoje do malowania, czyli szpachlowanie, siateczka, zaraz wam wszystko pokażę. Jak widzicie, podłoga przykryta, schody przykryte. Wchodzimy na górę, mamy 4 pokoje do zrobienia, 2 kominy. Jeden komin po stronie frontowej domu i tylniej. Kominy wyglądają w ten sposób, już wam mówię, co będziemy robić. Także będziecie wszystko na bieżąco obserwować. Kominy muszą stąd wylecieć, bo sami widzicie, one nie są czynne już, a zajmują tylko miejsca i w tym kraju one już nie sprawiają praktycznie żadnej funkcji oprócz wentylacji. Tutaj narysował nam inżynier belkę, która będzie szła sobie tu po suficie, znaczy w suficie, nie będzie jej widać, przez następny pokój do ściany do ściany tylnej budynku, czyli będzie zawieszona tu, będzie przechodziła tu, będzie łączona. To wszystko po to, aby zatrzymać resztę komina, który tam jest jeszcze na strychu, bo tego nie dotykamy, to ma zostać. Czyli tylko zabieramy to, co jest w środku w domu, tutaj, w pokojach. Tak samo wyglądają pokoje na dole i tyle. Mamy do przeniesienia grzejnik pod okno, gniazdka do poprawy, tak żeby były według regulacji na właściwej wysokości. Trochę zmieniamy też pozycję, gniazdek dołożymy. Tutaj jest 2-3 gniazdka, ma być w sumie 6 w pokoju. Ja wam tylko pokażę, jak tu okienka są w Anglii montowane. Dla tych, co w Polsce montują okna, zobaczcie, o, tak się kurwa okna montuje w Anglii. Tam nic nie ma, a tu jest tylko o jakiś tam pseudo Packers. Jakiś spacer, nie wiem co tu się dzieje. Ogólnie nie ma żadnej izolacji dookoła okna, jak widzicie. Okienko to świeci w ogóle, zobaczcie. Tak, tak się właśnie to kurwa robi. Świeci. Nie jest przymocowane. Tutaj ktoś w ogóle wsadził nie wiadomo co. Jakiegoś klina kurwa zajebał, żeby okno w ogóle nie wpadło do środka domu. Także no nie, no już przy okazji tego, że tutaj będziemy te wszystkie ściany, jak widzicie, naciągać siatką i cekolem, chyba 45 z tego co pamiętam, przyjedzie do nas. Zaopatrujemy się tutaj przez jedną taką hurtownię, która jest blisko. Zaproponowała nam ten produkt. Oczywiście zamiast PVA Unigrund na ściany. Nie jakaś popelina, kurwa. Ja pokażę wam siateczkę. Zresztą używacie ją pewnie też w Polsce często. Tutaj dla chłopaków z Anglii polecam. My kupujemy ją akurat w Selco. Milimetrowa. 50 metrów długości, 1,10 m szeroka. Pokrywamy całe ściany. Ale dlaczego? Ponieważ bawienie się z tego typu rzeczami, tak jak tutaj, no i to, że to jest suche, zobaczcie jak to wszystko kurwa leci. Ja wiem, że można to jebać 3 razy PVA-em, ale Unigrund to Unigrund. Lecimy tu później kątowniki, siatka idzie na całość, także nie będziemy mieli przygody w przyszłości, że jakieś nam tu kraki wychodzą. I klient dzwoni, że tragedia się dzieje po remoncie. To samo tutaj z tym oknem, sami widzicie, no pusto jest. To tak szczerze, to jakby dobrze popatrzeć, to ja nie wiem, jak to okno się w ogóle tutaj trzyma. Nie wiem, czy ono w ogóle jest tu jakoś gdzieś do czegokolwiek przykręcone. No lipa straszna. Jakbym tak pociągnął, to by się wyjebało pewnie na mnie. No ale nic, my to już przy okazji opiankujemy. Piankę mamy, gana mamy. Akra mamy, te akra pozwolą nam podtrzymać resztę tutaj komina i sufitu w międzyczasie przed stawieniem belki. No i tyle, no. Tak to wygląda. Jesteśmy przygotowani do działania. Dzisiaj mamy plan przygotować pozycję nowych gniazdek, odciąć trochę sufit, zrobić miejsce, zobaczyć co się tam tak naprawdę dokładnie dzieje. Belka nam przyjeżdża w czwartek. Skipa mamy pod domem, no co tu więcej, gotowi, zwarci, zapierdalamy. Pozdrawiam gorąco, do usłyszenia.